Tutaj w kopercie mam rozwiązanie, liczbę, którą chciałabym usłyszeć. Ile jest trójkątów? Kto już wie, kto potrafi na to pytanie odpowiedzieć? Dwa sposoby, żeby trafić tutaj do mnie do studia. Gwiazdka 7310 to z komórek, a z telefonów stacjonarnych 0704 304 310. To uwaga, kto gotowy? No, moim stałym widzom chyba nie muszę przypominać, że refleks to bardzo ważna sprawa w tym programie, umiejętności przy rozwiązywaniu kolejnych zagadek. No, to też bardzo istotne, ale przede wszystkim liczy się to, żeby jak najszybciej trafić tutaj do studia, zanim inni rozwiążą zagadkę. Niektórzy jeszcze, no, nie wszyscy zorientowali się, że program już się rozpoczął, nie wszyscy mają okazję już przyjrzeć się uważnie zagadce, więc jeżeli ty już wiesz, widzisz, udało ci się policzyć, to zapraszam serdecznie w tym momencie do studia. A i proszę, halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jaka jest odpowiedź? 48. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Gratuluję panu bardzo serdecznie. Mówiłam, że nie było trudno i jasno, udało się policzyć błyskawicznie. Bardzo się cieszę. 48 to oczywiście poprawne rozwiązanie. Szybko pan przeliczył, bardzo fajnie, a my biegniemy dalej. Co tym razem przed nami? Uwaga, uwaga. Trójkąty się nam przeliczyły, więc możemy spokojnie przejść do kolejnej zagadki. I co tym razem nam tutaj reżyserka przygotowała? Uwaga, uwaga. 9 liter. No i właśnie, z tych liter układamy jedno słowo. Kto z was zrobi to najszybciej, trafiając tutaj do mnie do studia, podając mi poprawną odpowiedź, oczywiście wygra kolejne 100 zł. Nie chciałabym zbyt długo czekać, bo tak jak mówiłam, zagadki przygotowane, kolejne już czekają, więc im szybciej, tym lepiej. Kolejna stówka do zabrania. Słowo jest znane, no może te litery są trochę pomieszane. Ja nie chcę mówić, czy zagadka jest trudna, czy łatwa, ale no, może będą trudniejsze. Jeśli komuś z was wydaje się łatwa, to na pewno warto spróbować. 100 zł do zabrania. Kto ma pomysł? Przypominam, dwie drogi do studia, gwiazdka 7310 z telefonów komórkowych, ze stacjonarnych 0704 304 310. Kolejną stówkę chciałabym rozdać, no, równie szybko jak poprzednio, bo naprawdę szybko tutaj pan poradził sobie z przeliczeniem trójkątów. No a zobaczymy, jak wam idzie nie z matematyką, a bardziej tutaj właśnie z literkami, z językiem polskim. Kto się dobrze porusza w języku polskim, kto być może jest fanem krzyżówek, na pewno warto spróbować rozwiązać tę zagadkę. 9 liter, wykorzystujemy wszystkie 9 i składamy je w słowo. Czy ktoś już to słowo ma na myśli? Bo jeżeli tak, to wypowiedzenie go tutaj na antenie jest warte 100 zł, więc nie czekamy. Kto tym razem okaże się najszybszy? Numery telefonów cały czas widoczne na ekranie, więc jeżeli wiesz, warto od razu wybrać numer. Czasami chwila oczekiwania, chwila zwłoki, może się okazać, że ktoś inny postanowi wybrać numer telefonu przed nami. Byłoby szkoda, dlatego od razu jak rozwiążemy zagadkę, jak już jesteśmy pewni swojej odpowiedzi, szybciutko trafiamy do studia, zanim ktoś inny wpadnie na podobny pomysł. Może sąsiad też nie śpi i próbuje zagadkę rozwiązać. No, warto powalczyć. 100 zł do wygrania. Kto ma pomysł, kto już wie? Słowo znane. No ale właśnie. Ktoś musi podjąć decyzję. No i proszę, halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, ja Rzębino. I bardzo dobrze, stówka dla pana. Gratuluję serdecznie, w ten prosty sposób wygrywa pan stówkę w programie. To co, może jeszcze jedna zagadka tego typu? Spróbujmy. Uwaga, zasady już znacie, ale przypomnę, być może ktoś dołączył do programu dopiero w tym momencie. No to uwaga, 9 liter do dyspozycji i korzystamy z wszystkich 9. Składamy z nich słowo. Kto tym razem będzie najszybszy? Kolejna stówka do wygrania. No, była jarzębina. A jakie słowo jest teraz? Liczy się tempo. 9 liter. 9 liter i chodzi o to, żeby je dobrze ustawić w kolejności. Na tym polega nasze zadanie. Kolejna stówka do wygrania. Jak widać, te stówki dzisiaj rozdaję bardzo, bardzo szybko. O to właśnie chodzi.
Jak tym razem poradzicie sobie z zagadką? Kto tym razem będzie najszybszy? No to nie do końca chodzi o to, żeby być dobrym w języku polskim. Może bardziej chodzi o spostrzegawczość. Jak ktoś potrafi, no być może jest wzrokowcem i potrafi tak spojrzeć na tę zagadkę, objąć wszystko tak całościowo, to czasem jest lepsza metoda niż właśnie to, że znamy bardzo dużo słów w języku polskim, no, a tutaj literki są tak przemieszane, że akurat może nam to słowo nie przyjść do głowy, może nam się nie poskładać, a tym osobom... A i proszę, halo, halo, dobry wieczór. No cóż, w takim razie dogrywka. Czekam na osobę, która postanowi się do mnie tutaj odezwać. Jeśli nie znacie rozwiązania, nie wybierajcie numeru telefonu. Ja wiem, że pytania, które słyszycie w słuchawce, nie są trudne, ale ważne jest, żebyśmy znali rozwiązanie zagadki. Jak już trafiamy do studia, wiecie jak to jest, trafiacie do studia, lekkie podenerwowanie, wygrywamy przecież pieniądze, dobrze się bawimy. No właśnie, może być tak, że no niestety nie uda nam się zagadkę rozwiązać tak na prędce, będąc już na antenie. Czasami nawet bywa tak, że trafiają do mnie osoby i mówią, tak, wiem jakie jest rozwiązanie, a po chwili, ojej, wyleciało mi z głowy. No właśnie, tak to czasami bywa, dlatego nawet można sobie zapisać tę odpowiedź, tak żeby być pewnym, żeby trafiając tutaj do studia, wiedzieć, że na pewno tej odpowiedzi udzieli. 100 zł do wygrania. Kto wie, kto odczytał to słowo i jest pewien swojej odpowiedzi, w tym momencie trafia tutaj do studia. 9 liter, składamy je w jedno słowo. Jakie? Czy ktoś już ma pomysł? Dwie drogi do studia. Gwiazdka 7310 z telefonów komórkowych. Ze stacjonarnych 0704-304-310. Dwie osoby już wygrały w dzisiejszym programie. Czekam na trzeciego zwycięzcę bądź zwyciężczynię. No, okaże się, jak usłyszę tutaj telefon. Kto okazał się najszybszy? Ej, proszę, halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam panią. Jaka jest odpowiedź? Filmowiec. I to jest bardzo dobra odpowiedź. 100 zł dla pani. Gratuluję serdecznie. A my przechodzimy dalej. I jednak kobiecie udało się rozwiązać tę zagadkę. Zobaczymy, komu uda się rozwiązać kolejną zagadkę. Uwaga, uwaga. Gotowi? 9 liter. Jedno słowo. No i wciąż czekam na... Tym razem czekam również na kogoś, kto najszybciej odpowie na pytanie. Jakie słowo tym razem? 100 zł do wygrania. Kolejna stówka, która mam nadzieję równie szybko znajdzie swojego nowego właściciela. Do tej pory, no, nie mam powodów, żeby tutaj się obawiać o rozwiązanie zagadki. Świetnie wam idzie. Kto tym razem? Kto chce dołączyć do grona zwycięzców? A być może ktoś spróbuje ponownie. Warto, skoro pieniądze są do wygrania, jeżeli znacie odpowiedź, na pewno warto chwycić za telefon. Nie ma problemu z trafieniem tutaj do mnie. Zagadka za zagadką, telefon za telefonem. Jak będzie tym razem? 9 liter i jedno słowo. Jakie? No, może ktoś już wie. Na pewno nie warto zwlekać. O tym wspomniałam przy okazji poprzednich zagadek i będę wam o tym przypominać przez cały program, bo czasami ta chwila czekania... I proszę, halo, halo, dobry wieczór. Halo. Witam serdecznie. Czy 18 lat jest ukończone? Tak. W takim razie jaka jest odpowiedź? Biznesmen. I to jest bardzo dobra odpowiedź. 100 zł dla pani. Gratuluję serdecznie. Oczywiście, że biznesmen. No, my możemy przejść dalej. Co tym razem? Kto gotowy na kolejną zagadkę? No i właśnie. I tutaj przyda się koperta, którą tak niecierpliwie pan mi tutaj chciał podać, a teraz już się zapomniał. Poproszę o kopertę. Halo, halo. Tak, udało się. A co w tej kopercie? No właśnie. Dziękuję bardzo. W tej kopercie jest nazwa ryby, którą można odczytać z tej tabeli. Kto poda mi tę nazwę, zabierze 100 zł. Przypominam, chodzi o ryby. Czytamy z lewej do prawej lub z góry na dół. Nie czytamy od prawej do lewej, od dołu do góry, żadne tam cuda poprzekątne. Nie, nie, nie. Słuchajcie, po prostu czytamy. Widać tutaj nazwę tej ryby i kto mi ją poda, zabierze 100 zł. To co, przyglądacie się już uważnie? Tak jak wspomniałam przy poprzedniej zagadce, nie tylko te osoby, które czują się być może mocniejsze w języku polskim, znają spore słownictwo. Osoby spostrzegawcze. To też się tutaj liczy, bo rzucamy okiem na zagadkę. No właśnie, kto potrafi wychwycić tutaj w tym
gąszczu liter rybę, nazwę ryby. Kto lubi ryby? Może ktoś łowi? A i proszę, halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Wieczór. Jaka jest odpowiedź? Sum. Jeszcze nie sum, ale faktycznie da się przeczytać. Można tutaj gdzieś suma przeczytać, tak ja też zauważyłam przed programem, kiedy przyglądałam się...